Robert Lipiński, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Benchmark News. Dziś wybieramy dla Was laptop i tablet, a moim gościem i naszym specjalistą jest Piotr Frąckowiak. Witam Cię serdecznie. Witam się, Robert. Jesteśmy w sklepie Computronic w centrum handlowym Plaza. Piotrze, zaczynamy od Asusa, czyli laptopa, który doskonale spisuje się w podróży, ponieważ ma m.in. aluminiową obudowę. Zgadza się. Jeśli chodzi o aluminium, które jest użyte tutaj do wykończenia tego laptopa, znacząco zwiększa jego odporność na uszkodzenia oraz drobne przerysowania. Cały blat, gdzie spoczywają właśnie ręce, gdzie może ewentualnie upaść jakiś przedmiot, jest właśnie zabezpieczony właśnie tym metalem. Ten laptop doskonale spisuje się w połączeniu ekranu dotykowego i Windowsa 8, bo w tym modelu jest to zastosowane. Do klasycznego użytku, pisania tekstu, surfowania po internecie oraz w jakieś proste gry, spokojnie możemy używać klawiatury, którą znamy dobrze z każdego komputera stacjonarnego czy też laptopa. Natomiast wraz z premierą Windowsa 8 pojawił się też właśnie w laptopach, tak jak właśnie w tym, ekrany dotykowe. Ruch oraz praca, właśnie jeśli chodzi o ekran dotykowy, jest bardziej intuicyjna. W tym momencie akurat wybranie jakiegoś dowolnego kafelka dokonuje się właśnie za pomocą wyboru danego kafelka, który nas interesuje. Dusimy go raz tylko palcem. Dotyk, który nam znacząco zwiększa funkcjonalność oraz wygodę korzystania właśnie z nowego Windowsa. Doskonale znany mechanizm właśnie ze smartfonów. I proszę, jaka ładna pani nam się pokazuje. To dla wszystkich panów, którzy oglądają nasz program. Tak, oraz pozdrawiamy ukochanego na tym samym zdjęciu. Tak jest. No ale jest widać, że to jest wygoda, jest to prostota. Co jest dość ważne, ekran reaguje od razu. Nie ma jakichś oczekiwań, choćby nawet i półsekundowych, gdzie ludzkie oko jest już w stanie to zauważyć. Ekran reaguje od razu. Czas teraz na tablet marki Nexus, czyli prawdziwy turbo kozak wśród tabletów. Piotrze, rzeczywiście tak jest, czterorodzeniowy tablet to jest cały czas to jest potwór. To cały czas to jest potwór, jeśli chodzi o zastosowanie takiego procesora właśnie w tablecie. Cztery rdzenie, nawet przy najmocniejszych i największych markach, to cały czas jest największa liczba rdzeni, jaką można upakować w tak małym sprzęcie. Przekłada to się na potworną wydajność, przede wszystkim, którą zobaczymy w grach albo w kilku aplikacjach uruchomionych naraz. Oprócz czterech rdzeni, siedmiocalowy ekran, czyli spokojnie go i możemy schować do kieszeni i nie męczymy się z 10 calami. Zgadza się. Jeśli chodzi o sprzęt, który właśnie ma przekątną 7 cali, to jest bardzo fajny kompromis między smartfonem, który jest zazwyczaj przy takiej dłuższej pracy dość uciążliwy, przy mniejszej przekątnej, a 10-calowy tablet czasami może być zbyt mało poręczny, żeby wziąć go choćby czy zapakować go do kieszeni kurtki. Tutaj akurat te 7 cali daje nam ten komfort, że właśnie spokojnie możemy go wszędzie wcisnąć. Zapewnia bardzo dobry komfort pracy. Jest to wysoka rozdzielczość i bardzo dobre nasycenie barw oraz ostrość samego obrazu, właśnie zastosowana matryca w tym tablecie. No i 3G. Mówiąc krótko, jesteśmy w stanie się wreszcie uwolnić od routerów, czy też jakiejś sieci lokalnej. Możemy spokojnie sobie wyjechać na jakieś dłuższe wakacje, nie martwiąc się o to, czy zasięg internetu, czy jakiegoś pobliskiego hotspota jest w naszym obrębie, czy też nie. W przewodniku oczywiście znajdziecie wszystkie informacje a propos poszczególnych i tabletów, i laptopów. My podzieliliśmy sobie, mieliśmy wcześniej ultrabook multimedialny, dotykowy, teraz mamy ultrabook dla gracza, czyli HPEC. To jest sprzęt, który no, prawdopodobnie albo na pewno da sobie radę z większością gier, które dostępne są na rynku. Dokładnie. Procesor, który jest użyty właśnie w tym laptopie, to jest procesor i5, który ma właśnie turbo boosta, czyli dwa tryby pracy. Jeden bardziej ekonomiczny, nawet najlepszy gracz sam jednak musi zobaczyć, co ciekawego dzieje się na świecie poprzez internet czy oglądanie YouTube'a bądź też strony, i w tym momencie działa na trybie, nazwijmy to ekonomicznym, w którym pobiera znacznie mniej energii z baterii. Posiada też oczywiście drugi tryb, który już jest przeznaczony właśnie do użycia w grach, jakichś bardzo zaawansowanych aplikacji. Bateria wtedy, no niestety, ale wytrzymuje na trochę krócej, natomiast ma znacznie lepsze osiągi. Aplikacje właśnie, albo choćby i same gry, mogą być bardzo wymagające i ten komputer spokojnie sobie właśnie z takimi aplikacjami i grami poradzi. Jest tutaj karta Radeona, karta 7670, 2GB. Co za tym idzie, procesor i karta graficzna to są dwa elementy, które najbardziej są wykorzystywane właśnie podczas gier. I tutaj ta karta graficzna spokojnie poradzi sobie też z odpaleniem każdej najnowszej gry. Nie będą to ustawienia maksymalne, natomiast będą to ustawienia zadowalające i będzie to gra płynna. Jak na laptopa to jest wystarczający, zadowalający efekt.
Kolejną propozycją jest Sony Vaio, czyli typowy laptop multimedialny. Piotrze, to laptop, który po pierwsze ma fajny ekran, dobre głośniki, no i całkiem niezły sprzęt w środku tego laptopa. Wymieniłeś praktycznie wszystkie cechy, którym charakteryzuje się ten laptop. Ekran, dlatego że Sony właśnie posiada własną linię produkcyjną, do tego jak i do każdego innego laptopa. Sami sobie wyznaczają normy, które są dość wysokie i zapewniają wysoką jakość właśnie odbioru obrazu. Natomiast jeśli chodzi o głośniki, X-Loud to jest system, który jest stosowany w laptopach, jak i w komórkach, czy też już teraz bardziej w smartfonach, który zapewnia mimo małych gabarytów dobrą głośność i czystość dźwięku. Czy Sony Vaio to jest bardziej laptop dla graczy, czy nie wiem, chcemy obejrzeć film, posłuchać muzyki, jak to wygląda? Akurat ten konkretny model, który mamy tutaj wystawiony, jest takim kompromisem. Jeśli ktoś nie chce wydawać ciężkich pieniędzy i laptop nie ma służyć przede wszystkim do gier, tylko przy okazji, to właśnie to jest ten złoty środek właśnie dla takiego klienta. Z grami sobie poradzi, nie będą to znowu najwyższe ustawienia, natomiast będzie to gra płynna, komfortowa. Jeśli chodzi właśnie o Sonego, on zawsze przy każdym jednym produkcie stara się i dorzuca właśnie dodatkowe oprogramowanie. Po części służy ono na przykład do montowania filmów, do korekcji jakichś zdjęć. W każdym jednym laptopie znajdziemy właśnie takie oprogramowanie, które jest po prostu praktyczne. Bardzo rzadko takie oprogramowanie można gdziekolwiek kupić. Jest ono po prostu zawsze dorzucane z laptopami samych. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Was w tym programie. Oczywiście więcej porad znajdziecie w tym przewodniku wydawanym przez Benchmark.pl oraz na samej stronie internetowej www.benchmark.pl. Ten przewodnik dostępny już niedługo we wszystkich sklepach sieci Computronic. Teraz to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym programie Benchmark News.